Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, jest ze mną Weronika. Cześć. I dzisiaj będziemy robić kosmetyki DIY, więc mamy tutaj zestaw do robienia mydeł, a tutaj zestaw do robienia kremów. I wydaje mi się, że zaczniemy od mydełek, bo będziemy musiały poczekać, aż wszystko zaschnie. Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, jak Paulinka przygotowana do tego odcinka. Zobaczcie, jak to jest wszystko uporządkowane. No też jak w laboratorium prawdziwym. Jak w laboratorium. Ja się bardzo cieszę, że zaprosiłaś mnie do tego typu odcinka, bo ja lubię robić jakieś rzeczy. Co prawda nie mam pojęcia, jak się robi mydełko czy krem. No ja tutaj jest jakby wszystko napisane. Tutaj, no, patrz, tutaj masz opis, tutaj masz recepturę, przydatne akcesoria, sposób przygotowania. Ja akurat zamawiałam z tej firmy i oni jakby wszystko, były takie zestawy właśnie laboratoryjne i tutaj jakby mamy wszystko, jakieś pipety. Jakieś takie łyżeczki. To jest w ogóle zestaw, wiesz, Karol by się w tym odnalazł, bo tak, chemiczny chemię, taki, to on jest tutaj, to same, ja właśnie jak odpakowałam ten zestaw, to tak czułam, jakbym właśnie się wróciła do szkoły, bo u nas były te zlewki i to wszystko na chemii zawsze było. Dobra, to możemy zacząć i pierwszą rzeczą to bazę mydlaną, 500 gram przekrój na pół, jedną część 250 gram przekrój na małe kosteczki lub zatrzyj na tarce. Dobra, okay. I teraz musimy wybrać, czy robimy glicerynowe przeźroczyste, czy białe. Mydełka? Mhm. Kurde, wiesz co, fajnie by było na przykład przeźroczyste tak. I włożyć jakieś kwiatuszki na przykład tak, małe. Tylko właśnie tutaj było napisane, żeby wziąć susz, ale nie zamówiłam. Najlepiej jakby taki lawenda czy coś takiego, bo gdzieś tutaj było, o, rozłóż foremki na płaskiej powierzchni, wsyp niewielką ilość suszu do foremek. I wtedy one by były właśnie takie, to wydaje mi się, że zrobimy z tego. Tak. Bo będzie ładniejsze, takie będą też ładniejsze kolory. A to będziemy mieć barwniki też? Tak, mamy tutaj. Fajnie. Żółty, zielony, błękitny i pomarańczowy. Ej, to super. No właśnie mam tutaj wybrane takie zapachy eteryczne, które są według mnie mają najładniejsze zapachy, bo miałam 8, ale te ładnie pachną, bo reszta tak śmierdzi. To pachnie praniem. Tak, mówiłam to właśnie jak robiłam wcześniejszy odcinek, że to pachnie praniem. Możemy zrobić każdy innego zapachu. No. Dobra, tak zrobimy. Dobra, pół to chyba to tak mniej więcej tu myślę. Kurczę, się boję, że w tym odcinku nic nie zrobię, bo Paulinka przyjmie półeczkę. Nie, spokojnie. Doświadczony. Spokojnie, tutaj odłożę to do miseczki tą część, a tutaj możesz pokroić na mniejsze kawałki, a ja będę później to tarła na tarce. Już mi Paulinka dała jakąś kuchę. Jest dobrze, jest dobrze. O, na przykład możesz... Paseczki takie i potem kosteczki. Czekaj, bo się tak zastanawiam. Albo dobra, nie musimy wtedy tego na tarce, jak zrobimy, bo myślałam, że to się będzie ciężej kroiło. To właśnie się to się super fajnie kroi. Bo to chodzi o to, żeby łatwiej nam było później mieszać? To rozpuścić. Mhm. Dobra. Ogólnie to nie będzie znaczenia, w jakiej nie my trzeba. To postaci, bo to i tak będziemy rozpuszczać. Tylko chodzi o to, żeby właśnie się czym szybciej rozpuściło, to muszą być mniejsze. A w ogóle ciężko jest zamówić takie produkty? Nie, no ja właśnie zamawiałam ze stronki i oni dają cały zestaw właśnie i masz wszystkie rzeczy potrzebne do niego, instrukcje obsługi i po prostu robisz według instrukcji. Dobra, to co mamy dalej? To musimy to przenieść chyba do tej zlewki, żeby ją zanurzyć, bo tego nie dam rady zanurzyć. No ja sobie, o, na przykład. Jak to fajnie wygląda, jak takie żelki przeźroczyste. To ja to przeniosę się do kuchni. No, o, to się roztapia. Się roztapia. Okay. To tak będzie szybciej po prostu. O. Samo się unosi. I możesz w sumie dorzucać. No, więc mamy już rozpuszczoną naszą bazę i sprawdzam, ale co dalej. Ale zobacz, ona już nie jest taka przeźroczysta, tylko już się stała taka... Mętna. Mętna, no. Okej, teraz dodajemy barwnik, około 8 kropel i ulubionego olejku eterycznego. Uważamy na wanilię, bo farbuje palce. Tak. Tylko ja bym, jeżeli byśmy chciały, żeby był każdy inny, to byśmy musiały sobie to podzielić do naczyniek i wtedy przelewać. Aha, okej. Okay. No. Więc na przykład możemy sobie podzielić tak, to tutaj. Tutaj i na przykład tutaj, nie? Troszkę. Tutaj, żeby się nie poparzyć. Bo wydaje mi się, że tyle chyba. O, no i fajnie, jeszcze tutaj. Tutaj musi być troszkę więcej, bo to jest mniejsze. Dobra, i teraz tutaj, jaki chcesz kolor robić? Mamy jaki? Pomarańczowy? Błękitny, zielony i żółty. Błękitny. Okej, okay. To myślę, dodaj 4 krople i zobacz, jaki wyjdzie. A ja może zrobię zielone, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu jest fajne te barwniki, bo ja właśnie robiłam takie w proszku i trzeba było dodawać wody, trzeba było samemu kropli, dlatego wszystko jest umazane, a te są już takie gotowe krople i nie będziemy po prostu brudne. Ej, przepiękny ten kolor. Ładny. No. Nie, będziemy teraz zapachy. Więc, pipetką? Tak, pipetką. Dobra, jeszcze odkręcę. I myślę, żeby tak dać po... Tylko czekaj, tak zastanawiam się po ile kropelek. Może najpierw dajmy z 4.
I pomieszajmy sobie. A ja teraz się czuję, jak robiłam perfumy, to też tak musieliśmy z pipetkami działać, to było fajne. A mogę jeszcze zmiksować jakiegoś innego zapaszku? Tak, tutaj poczekaj. Wanilę, poczekaj z tym. No, wezmę różę, bo ona jest taka kontrastowa. O, mój już tak ładnie. Jeszcze może dodam troszeczkę i będzie taki mocny, wyrazisty zapach. Ej, to jest fajne takie. No, ja właśnie jak robiłam te kule do kąpieli, to też się strasznie fajnie bawiłam, bo ja tam tak lepiłam, tak, jak taką modelinę czy coś takiego. Dobra, moje już chyba nie będę więcej dodawać. No i teraz tylko po prostu będziemy musiały zalać. Dobra. Już? Ja tak szybko się robi? Tak. O Jezu, no to super. Tak, wiesz, ja się czuję jak jakiś chemik, nie? Teraz. Ale super. Ładnie to wyszło. Dobra. I ale masz tak idealnie dopełnione. Mhm. No, ale właśnie nie zauważyłam, do ilu miałyśmy, bo ty miałaś... Czekaj, twoja znowka była 50, czyli by trzeba było robić tak, takie troszkę więcej. Ale to jest też dobrze, bo on zaschnie i sobie spokojnie wyciągnę. Dobra, to sobie odłóżmy je po prostu na bok. Ja idę to opłukać, żeby... Zrobimy więcej jeszcze? Tak, jeszcze zostało. Fajnie. Jeszcze w sumie mamy dwie foremki, więc zrobimy po jeszcze jednym, a ja tak to opłuczę. Ale te mydła były bardzo proste. Później będą kremy, to już będzie więcej zabawy. O, to możemy teraz zrobić jakieś pomarańczowe. O, tutaj jest trochę za mało mydełka, chyba będzie trzeba rozpuścić trochę. O, mam. Ciekawe, w ile nam się to wszystko zetnie. A ty w sumie możesz już zrobić swoje jakby mydełko, bo u ciebie powinna być dobra ilość. To robimy tak, Paulinka, robimy, patrz, to będzie nasze wspólne i mieszamy wszystko. Dobra. Mieszamy wszystko, co możemy. Uwaga, dawaj. Ale że barwniki też? Też. Dobra. Dawaj. To będzie zwariowane. Pomarańcz wygląda jak czerwień. O, to może to, ale one się pewnie podpią, to możemy dać jej więcej i wtedy będzie czerwony. Okay. Co nam czarne wyjdzie? No właśnie. Oj, chyba będziemy musiały naprawić jakim... Ale my tak samo mieliśmy, jak robiliśmy jajka z Michaelem, tak? Że pomieszaliśmy i wyszło czarne jajko. Dobra, więc nasze mydełka już są gotowe. Jeszcze zostawiliśmy je chwilę do zaschnięcia. To było ostatnie rozrobione, ale zobacz, już jest zaschnięte. Mhm. Bardzo szybko zaschnęło. No więc jak skończymy kremy, to je będziemy wyciągać i pakować do folijek. Czyli tak naprawdę to jest też takie zajęcie nawet na jakąś lekcję. Mhm. W czas trwania lekcji możesz spokojnie zrobić. Tak, właśnie jak mydełka. Są 45 minut, to właśnie fajnie dla dzieciaków takie coś na przykład na chemii zrobić, bo to jest chemiczne, ale też zabawa. No ja przy tym się super bawiłam. Dobra. I teraz mamy kremy. Tutaj będzie już trochę ciężej, tak mi się wydaje. Jej, kurwa, się przeżywa, że Lili jest na górze. Muszę ją wyciągnąć. Dobra, dobra, idziemy na dół. No, idę umyć łapki jeszcze. Dobra, to ja też idę w sumie umyć ręce po tym wszystkim. Dobra, więc zaczynamy teraz robić kremy, tutaj będzie troszkę ciężej. Ręce mamy umyte, wszystko jest już gotowe. I teraz od którego zaczynamy? Czy robimy nawilżający, regenerujący, czy sebostatyczny? Więc robimy sobie wszystkie i tak, ale od którego zaczniemy? Losuj. Dobra. Nie, to pierwsze to nie, bo to pierwsze jest takie ogólne. Dobra, środkowy. Czyli regenerujący. Regenerujący i fajnie. Okej. Okay. I ten krem będzie działał regenerująco i przeciwstarzeniowo. Super. Uf, dobrze, dobra, się przyda. Więc... No co, już wiesz. Już tak, to już są te lata. No, Paulinka, ty jesteś... Ile ode mnie jesteś młodsza? 5 lat? 6 chyba. 6 lat, tak. No. No bo ja mam 20, a Weronika będzie miała w tym roku 26. No widzisz, to nie widać, że masz tyle lat. Zaczynamy, więc tak. Numer 1. Kosmetyk przygotuj z zachowaniem zasad higieny. Dobra. 2. W zlewce 50 ml odważ wodę. Dobra, bierzemy zlewkę. Tutaj wodę już mam. 1,6 ml, czyli 1/3 zawartości opakowania. Teraz 1/3 opakowania. To musimy tak sobie po prostu spojrzeć, jak będziemy wlewać. Uuu! Ej, dopiero teraz to widzę. No. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, wydaje mi się, no, że tak, to jest 1/3. Mieszamy? Tak, mieszamy. W zlewce 100 ml odważ oliwiem 1000, czyli bierzemy zlewkę 100 i te oliwiem to jest co? 100% naturalne pochodzenia roślinnego. To pachnie, ja wszystko muszę pochodzić. Właśnie nie wiem, zaraz sprawdzimy, ale wydaje mi się, że to możliwe, że będzie... Takie. To trochę jak takie płatki mydlane. Taki, no, ale nie ma intensywnego zapachu, taki nie? Neutralny jest strasznie. Dobra, ile tego miało być? 4,5 grama, więc teraz bierzemy wagę. O szkurde, poważna sprawa. Dobra, więc mamy. Ale jest git, jest chyba. A, teraz odmierz odpowiednią ilość oleju joba i dodaj do oliwiemu. O, dobra. I teraz już ci mówię, ile trzeba. 8 ml. Okej, i teraz możesz wziąć olej z awokado. Awokado, proszę bardzo, jest. I ilego? Już mówię, 10 ml. No, dobra. Fazę wodną zacznij powoli wlewać do olejowej, jednocześnie mieszając, czyli wodną do olejowej, czyli to do tego, a ja będę mieszać. Dobra.
Mieszaj przez kilka minut, aż emulsja zagęści się i ostygnie. Możemy się zmienić po minucie. Dobra, bo tu jest kilkanaście minut, ale wydaje mi się, że oni tutaj dają przedłużone te czasy, no bo tutaj było niby 3 godziny te mydło. Dodaj do zlewki konserwant w proszku, wymieszaj, stopniowo dodaj pozostałe składniki fazy trzeciej, mieszaj po dodaniu każdego ze składników, krem przelej do opakowania i odstaw na kilka godzin do całkowitego ostygnięcia. Czyli jakby nie możemy testować od razu, tylko dopiero jutro na najlepiej przykład. Jutro, tak. No. No i na etykiecie napisz nazwę produktu, datę przydatności i naklej na butelkę. No. A drogi jest taki zestaw? Ten do mydełek kosztował chyba 60 zł. Cały? Tak, cały. Mhm. A ten chyba 44. Naprawdę? No. No to fajnie. To fajnie są cenowo. Fajne są ceny. 44 zł. Tak, a za takie zestawy jakby tych zlewek i tego wszystkiego, jeden zestaw kosztował chyba 25, a jeden 60 i w nim była chyba właśnie waga i jeszcze jakieś tam rzeczy. Ale ten za 20 też może wystarczy, jak ktoś na przykład tak? Nie chce. Za dużo, to on tutaj będzie mieć chyba małą zlewkę po prostu, a nie tą dużą 250. Tak, już się zmieniła konsystencja i zmienia się już trochę tak. Dobra, kolor. To ja mogę teraz sobie pomieszać. Ale w sumie możemy zrobić tak, że na przykład będziemy mieszać i możemy już zaczynać drugi krem. Dobra, dobra. Żeby po prostu nam szybciej szło. Więc może teraz zrobimy po prostu nawilżający. Czyli do tego już nie będziemy dawać żadnych barwników ani zapachów? Nie, ale tutaj będziemy dodawać jeszcze eko konserwant w proszku, witaminę A i olejek eteryczny opcjonalnie. Czyli jeżeli chcemy, by pachniało, to możemy, ale wydaje mi się, że jak robimy to na twarz, to lepiej nie dodawać jakichś dodatkowych chemicznych rzeczy. Pewnie. Więc tutaj trzeba w zlewce odważyć 50 wody. 50 to będzie na tym najmniejszym. Prowitamina B. Jedna trzecia. Czyli po prostu połowa. Tak. Tutaj? Tak. Na pewno? Tak. Ale fajnie to wygląda. Jeszcze chyba trochę. Odrobinkę, no. I kwas hialuronowy. Dobra. I teraz odmierz odpowiednią ilość oleju jojoba. I tutaj. Mhm. Okej. Dobra. Co teraz? No i teraz powinniśmy znowu iść do kąpieli wodnej. I pomieszać. Mhm. Dobra. Dobra, więc my już mamy wszystko rozpuszczone i teraz to wlewamy tu, a ja będę mieszać. Uwaga. Miałyśmy z Pauliną mały incydent, prawie nam się to wszystko wywaliło. No więc bardzo możliwe, że ten krem będzie rzadszy, o ile wyjdzie. Też widać to trochę po kolorze teraz, że nie? Że tak wiesz, się trochę... musimy też to wyskubać, bo tutaj jest ten... Zobaczcie, ten nam wyszedł, ta konsystencja jest idealna. My robimy to też pierwszy raz, więc nie musi wszystko wychodzić idealnie. I ten wydaje mi się, że będzie o wiele fajniejszy niż ten. A śmieszne, bo zazwyczaj jest, że pierwszy nie wychodzi, tak. jak pierwszy naleśnik, ale tutaj... A tutaj ten wyszedł naprawdę... Zarąbiście. Jeżeli coś jednak jakby nie wyszło, to będziemy mieć dwa kremy, a nie trzy, ale zobaczymy. Nie mamy presji, bo przynajmniej robimy je, wiesz, dla nas, nie? I to jest już gotowe, bo tu jest napisane, że olejek eteryczny, a ja bym nie dodawała do niego żadnego zapachu, żeby on był taki 100% naturalny. Tak, czyli taki zostaje. Ale ten też ładnie pachnie. Tak, on ma taki już zapaszek, więc nie ma sensu dodawać nic więcej. Dobra, ja mogę mieszać to, a ty zobacz, co się dzieje w tamtym naszym troszeczkę. Obawiam się, że on może nie zastygnąć. Ej, no naprawdę? Paulinka, podzieli się tym kremikiem? Tak, możesz sobie wziąć całego. Nie, no całe nie. Testujemy go razem. Jak już razem wyjdą nam pierwsze, to już razem. Dobra. Czy robimy nieudany krem nawilżający, czy ten sebostatyczny? Ten sebostatyczny, tylko, fajny. Że na przykład nawilżający mieliśmy dodać ekstra zielonej herbaty. No. A tutaj będziemy dodawać witaminę B3. A dawaj zieloną herbatę też dodamy. Dobra. To chyba ekstra to tam nic nie zrobi. Dobra, to ja w takim razie to wylewam, bo widzę, że to i tak... A ja to mogę przelać. Ej, i będziemy, to możemy, bo nam zostanie jeden słoiczek, to, no to możemy będziemy... na pół po prostu. To jest przeznaczenie, widzisz? Dobra. Ja to już trochę tak to ja idę to wylać i robimy już ostatni. Wezmę sobie różowy i to był krem regenerujący. No. Ile jest ważyć? 3 miesiące, tak? Tak, jeszcze tutaj upewnię się. Ale ogólnie, wiesz co, ja się ostatnio zorientowałam, że wszystkie kosmetyki, nawet make-upowe, mają swoją datę przydatności. Tak. I niekiedy one są dłuższe, a niekiedy na przykład 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy po otwarciu. To nie? Trzeba właśnie sprawdzać indywidualnie. Tak. Szczególnie podkłady tak właśnie mają. Tak, w temperaturze pokojowej w zaciemnionym miejscu około 3 miesiące. Dobra, czyli to jest krem. Zużyć przed, dzisiaj mamy maj, to musimy czerwiec, lipiec, sierpień, czyli w sierpniu. Dobra, i teraz mamy jeszcze takie naklejeczki, żeby nam to jakby nie wyplakło. O! No, więc sobie po prostu to nakleję. Dobra, pierwszy jest gotowy. No i został nam już ostatni i tam i miałyśmy robić sebostatyczny. To tutaj już odkładam na bok, żeby nam... Z herbatką. Tak, i dodamy do niego herbatki. Ej, no mamy swoją buteleczkę, Paulina, dobra robota.
Zlewce 50 ml, odważ wodę. Oho, woda. Dobra. Jazda. 50 ml wody, tak? Tak. Moja droga, prawie. Okej, okay, mamy. To jest ostatnie, można już tutaj wylewać. Dobra. Następnie odmierz odpowiednią ilość dipentanolu i to już chyba będzie po prostu do końca, tak? Tak. Tak, to będzie do końca. Bo 1/3 miała być, tak. Więc tutaj już zostaje to, co nam zostało wcześniej. Teraz dodajemy do tego kwas hialuronowy. Dobra, no i teraz idziemy do kąpieli wodnej i teraz uważnie. Oho, teraz już nie możemy tego spartolić, tak. Paulinka. Dobra, to już jest gotowa. Dawaj szczypce. O, z szczypcami. Boże, żeby... Dobra, i teraz to po prostu w takiej gorącej parze, niech się to... O, ale ten nie spartoliliśmy. No, ten jest ładny kolor. Dobra, to już tyle. Mamy? Mhm. Ja powiem ci, że ja jestem zachwycona tymi wydełkami. No i tu widać, że nam po prostu tak, wychodzi, a tak. Tam była po prostu woda. Tam była katastrofa, ale widzisz, trzeba jakiegoś jeden raz spartolić, żeby później docenić bardziej. Tak. Że nam wyszło, że nie musimy wszystko perfekcyjnie. To ja już w tym czasie, ty możesz mieszać, a ja przykleję naklejeczkę. To długo teraz będziemy to mieszać, bo tamten podkreślenie dochodził długo do siebie. Ten kremik, nie? Mhm. A to dawaj herbatkę teraz dodamy. Dobra. Ale to będzie pachniało, co? Ale bym zjadła do ekipy. Ja dzisiaj jadłam. Jadłaś? Mhm, zielonego. Jak to się blokuje? O kurde. Dobra. Jaki wystrzał, sorry. I ja myślę, że można już wyciągać nasze wydełka, no. Dobra, już czekałam na tą chwilę. Let's go, jestem bardzo ciekawa. Był zielony, który ja... Ale zobacz, no, już się na pewno zrobiło. Tak, jest już twarde. Nic nie opada. Tylko teraz jak to wyciągnąć? Tak, naciągnij, patrz po bokach. Ja mam tak tłuste ręce od tego wszystkiego. O, patrz, one same będą wychodzić, tylko trzeba z wszystkich stron, patrz. Tu, już. O kurde, to możesz weź spróbuj moje, bo ja mam chyba za tłuste ręce od tych olejów. Ale ty masz też, moja droga, trudniejszą tą. Foremkę. Foremkę, bo ty masz pełną do końca. Mhm. Ej, fajnie by było mieć swoje kosmetyki do pielęgnacji. Mhm. Serio, to jest mega mocne. Patrz, ładne, jak takie ciasteczko wygląda. A jak one pachną w ogóle? Zobacz. No, czuć. No czuć. Czuć zapaszki. No dobra, to w takim razie ten kremik odstawiamy sobie. Na razie chyba nie wyszedł. Zobaczymy. Zobaczymy w czasie. Po czasie, czy może zgęstnieje, czy... Bo tamten będzie... też gęstniał po czasie. Tak, więc... ale ten mieszamy już całkiem sporo i na razie jeszcze nie wyszedł, więc może będzie... Ale jeszcze jest ogólnie ciepły, a powinien być trochę taki już chłodny, żeby gęstniał, więc... Może jeszcze coś wyjdzie, ale nie jestem pewna, ale na szczęście... Wyszły nam wydełka! Tak, wydełka już i kremik. Są. I kremik. Kremik nasz. Kremik jest. Aj, dawaj, on tak pachnie. Mega ładnie. W ogóle wydaje mi się, że jakiś miałam podobny krem, taki wiesz, kupowany. Mhm. Serio, bardzo podobnie pachnie. Nie, ten kremik super wyszedł. Nie ma ani jednej grudki, jest idealny. Tak, jest idealny. Nam by się przydało... O, ja jedno wydełko zostawię tutaj, bo tam nie ma i właśnie, żeby było dla wszystkich. A te wezmę też na górę, więc też będą po prostu każdy z niego korzystać. No i fajnie. Dzięki za odcinek i właśnie fajnie. Bardzo dziękuję za spędzenie tutaj czasu. Że mnie zaprosiłaś do takiego odcinka, bo wiesz, znowu mogłam spróbować czegoś nowego. Ja lubię próbować nowe rzeczy. Co prawda, widzisz, zdarzają się też błędy, no tak. Ale więcej wyszło z tego dobrego niż złego, więc super. Okej, więc jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję. Zapraszam Was do Weroniki, na kanał, na YouTube'a, na TikToka, na wszystko. I do zobaczenia. Cześć!